z dawna Polski tyś królową Maryjo. Jasna Góra, miejsce posłania misyjnego. Jasna Góra to miejsce szczególnej ewangelizacji. Z tego też miejsca rozchodzi się dobra nowina na cały świat. Czyż nie jest tak, że za każdym razem powracający z Częstochowy pielgrzymi mówią o przemianie swojego życia i doznanych tutaj łaskach? Czyż nie jest tak, że z Jasnej Góry, zawierzając się najpierw Maryi, wyruszają misjonarze i misjonarki do odległych krajów, by mówić o Panu Jezusie tym, którzy Go jeszcze nie znają? Co roku, z okazji wspomnienia świętego Franciszka Ksawerego, mają oni swoje całonocne czuwanie w kaplicy cudownego obrazu na Jasnej Górze. Prace misjonarzy w dalekich krajach wspierają dzieci z papieskich dzieł misyjnych dzieci. Na Jasnej Górze o swoim misyjnym zaangażowaniu dały świadectwo podczas 8. Krajowego Kongresu Misyjnego Dzieci. Mali misjonarze, którzy przybyli z różnych regionów Polski, ubrani byli w kolorowe stroje, które utworzyły 5 grup kontynentalnych. Afryka – zielony, Ameryka – czerwony, Azja – żółty, Europa – biały i Oceania – niebieski. Był to znak, że przez cały rok poprzez modlitwę, ofiarę i wyrzeczenia pomagają swoim rówieśnikom z całego świata. Wiedzą bowiem, że każdy chrześcijanin powinien słowem i czynem głosić światu Chrystusa.